Był piękny poranek pod koniec listopada. W nocy napadało trochę śniegu, ale świeży welon okrywający ziemię był nie grubszy niż na 3 palce. Tuż po laudzie wysłuchaliśmy po ciemku mszy w wiosce leżącej w dolinie. Potem, o wschodzie słońca, ruszyliśmy w stronę gór. Kiedy pieliśmy się urwistą ścieżką, która wiła się wokół góry, zobaczyłem opactwo. Nie zadziwiły mnie mury, które opasywały je ze wszystkich stron, gdyż podobne widziałem w całym chrześcijańskim świecie. Zdumienie wzbudziła bryła tego, co, jak się później dowiedziałem, nazywano gmachem. Była to ośmiokątna, wyglądająca z oddalenia jak czworokąt, figura doskonała, wyrażająca trwałość i niedostępność państwa Boga. Budowla, której ściany południowe wznosiły się na klasztornym płaskowyżu, podczas gdy północne zdawały się wyrastać pionowo z samego podnóża. Patrząc z dołu, miało się wrażenie, że w niektórych miejscach skała sięga w kierunku nieba bez rozdziału barw i materii i dopiero stopniowo ukazuje się jako donżon i baszta, dzieło gigantów, którzy żyli za pan brat i z ziemią, i z niebem. 3 rzędy okien wyrażały potrójny rytm górnej partii budowli, a w ten sposób to, co było w pojęciu fizycznym kwadratem na ziemi, duchowo stawało się trójkątne w niebie. Kiedy się przybliżaliśmy, widać było, że czworokątna forma wytworzyła na każdym rogu 7-krotną basztę o 5 ścianach wychodzących na zewnątrz. Tak więc 4 z 8 boków wielkiego ośmiokąta odpowiadały 4 małe 7-kąty, które na zewnątrz prezentowały się jako 5-kąty. I nie ma człowieka, który nie dostrzegłby zadziwiającej zgodności tylu świętych liczb ujawniających subtelny sens duchowy. 8 to liczba doskonałości każdego czworokąta, 4 to liczba Ewangelii, 5 liczba stref świata, 7 liczba darów Ducha Świętego. Bryła i kształt gmachu jawił mi się tak samo, jak później na południu italskiego półwyspu Castel Ursino czy Castel del Monte, ale niedostępne położenie sprawiało, że gmach był straszliwszy i mógł wzbudzać lęk podróżnego, który zbliżał się stopniowo. Na szczęście, wskutek tego, że ten zimowy poranek był niezwykle przejrzysty, na budowlę patrzyłem innymi oczami niż patrzyłbym w czasie burzy. Nie mogę jednak powiedzieć, by budziła uczucia przyjemne. Odczułem lęk i subtelny niepokój. Bóg wie, że nie były to zjawy mojej niedojrzałej duszy i że właściwie objaśniałem sobie niewątpliwe zapowiedzi wpisane w kamień w dniu, kiedy giganci położyli na nim swoje dłonie i zanim jeszcze wola mnichów, ulegając złudzeniu, ośmieliła się przeznaczyć to miejsce na schronienie dla Słowa Bożego.